Tym razem zajmiemy się wartościami cyfr na poszczególnych pozycjach w ułamkach dziesiętnych i tym, w jaki sposób można je przegrupowywać z pozycji na pozycję. Przegrupowywać albo inaczej przenosić i pożyczać z pozycji na pozycję, tak żeby było łatwiej wykonywać obliczenia. Takie umiejętności przydają się w życiu, zwłaszcza kiedy musimy coś szybko policzyć bez kalkulatora. Na początek zastanówmy się, jaką liczbę może przedstawiać ten obrazek, jeżeli każdy duży kwadrat przedstawia jedność albo jedną całość. Jaka to liczba? Widać od lewej, że mamy trzy całości, trzy jedności, możemy zapisać 3, Kolejna całość jest podzielona na 10 równych części, na 10 pionowych prostokątów, czyli każdy z tych prostokątów to 1 dziesiąta. I cztery z nich są zamalowane na zielono. W takim razie to są cztery dziesiąte. Możemy zapisać po trzech jednościach przecinek i dalej cztery dziesiąte. I w ostatnim dużym kwadracie cały kwadrat, czyli jedna całość, jest podzielona na 100 równych części. Ta siatka to 10 na 10 małych kwadratów. I zamalowanych jest na fioletowo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 małych kwadratów. Czyli ta fioletowa część reprezentuje 7 setnych, czyli 3,47 albo 3 całe i 7 setnych albo 3,47 setnych. Teraz zastanówmy się, w jaki inny sposób możemy dla tej liczby poukładać ilości na różnych pozycjach. Czy możemy coś przegrupować z pozycji na pozycję, tak żeby to ciągle była ta sama liczba? Narysujmy tabelkę z wartościami poszczególnych pozycji dziesiętnych. W pierwszej kolumnie będą jedności, to jest pozycja jedności, po prawej stronie jedności przecinek, potem pozycja dziesiątych i trzecia to pozycja setnych. I to co przed chwilą zrobiliśmy, to zapisaliśmy to co widać na obrazku chyba w najprostszy możliwy sposób: 3 jedności, 4 dziesiąte i 7 setnych. Ale czy można to zrobić inaczej? Na przykład, czy można jakoś przegrupować te ilości, przenieść do wyższego rzędu albo pożyczyć z wyższego do niższego rzędu i na przykład zamiast trzech jedności zapisać dwie jedności ale tak, żeby na pozycji setnych zostało bez zmian 7. Ile w takim przypadku musiałoby być dziesiątych, żeby to ciągle była ta sama liczba, żeby wartość całości nie zmieniła się? Zatrzymajcie na chwilę i zastanówcie się nad tym. Prześledźmy to wspólnie. Do pomocy skopiujmy jeszcze raz ten sam rysunek. Zacznijmy od lewej. Zamiast trzech jedności mamy dwie jedności. Na przykład te dwie jedności możemy zaznaczyć, że już je wykorzystaliśmy, są zapisane tutaj. Mamy też te 7 setnych zapisane są tutaj. I w takim razie to wszystko musimy wpisać na pozycję dziesiątych. Czy to się da zrobić? Tu już mamy zielone dziesiąte, więc raczej nie ma problemu, ale tutaj, jeśli to jest jedna całość, to jest ona równoważna dziesięciu dziesiątym. Możemy ją też pomalować na zielono i podzielić na 10 równych części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Pamiętajcie, że nawet jeżeli taki rysunek nie jest do końca równiusieńki, to umawiamy się, że to są równe części. Ten nierówny rysunek symbolizuje całość podzieloną na 10 równych części. I zauważcie teraz, że mamy już wszystkie duże kwadraty, ale przemeblowaliśmy wartości na poszczególnych pozycjach. Tutaj i tutaj jest bez zmian, ale tę jedność zamieniliśmy na dziesiąte. To ile w takim razie po takim przegrupowaniu mamy dziesiątych. Teraz mamy 10 tu i te cztery, które były już wcześniej 10 plus 4, czyli 14 dziesiątych. No, ciekawe. Przegrupujmy jeszcze raz w jakiś inny sposób. Niech na pozycji jedności znowu będzie 3, a na pozycji setnych zamiast 7 niech będzie 27. Jeżeli to się da zrobić, to ile powinno być na pozycji dziesiątych? Znowu zatrzymajcie na chwilę i spróbujcie sami. No dobrze, skopiujmy tę samą liczbę jeszcze raz. I jeszcze raz zastanówmy się, jak te wartości, które mamy, pomiędzy pozycjami przemieścić. Mamy, tak jak w pierwszym przypadku, trzy jedności, ale tym razem na pozycji setnych mamy 27, czyli dodatkowo do tych siedmiu musimy jeszcze gdzieś znaleźć 20 setnych. Został nam tylko ten kwadrat, i chyba tak najprościej szukać o jedną pozycję wyżej, czyli w lewo, trochę tak, jak kiedy pożyczamy przy odejmowaniu. No to jeżeli szukamy setnych wśród dziesiątych, to dwadzieścia setnych to to samo co dwie dziesiąte, czyli chcielibyśmy dwie dziesiąte, dwa pionowe prostokąty, zamienić na setne. To są teraz nasze setne, czyli na fioletowo, i żeby zamienić dziesiąte na setne, wystarczy podzielić każdą dziesiątą na 10 równych części. 10 przez 10 to 100. 1, 2,

Wzięliśmy dwie części z pozycji dziesiątych i wyraziliśmy je za pomocą setnych. Zamieniliśmy je na odpowiadającą im liczbę setnych, na równoważną liczbę setnych. Dwie dziesiąte stały się dwudziestoma setnymi. I razem z tymi siedmioma setnymi, które mieliśmy już wcześniej, otrzymaliśmy dwadzieścia siedem setnych. Tak jak chcieliśmy. Mam nadzieję, że ma to dla Was sens.